Hej, cześć, witam was kochani gorąco z tej strony Lufti, a to jest Farming Simulator 15. 2015, kurwa, 2015. Jak widzicie, zaczynamy powrót na wielkie żniwa. Johnny już tam zajął się tym całym tematem. A tam jeszcze czekaj, mały Johnny, nie został ci tym przypadkiem w poprzednim odcinku jeszcze ten? To? Nie został ci przypadkiem obornika trochę do wywiezienia? Coś tam chyba było jeszcze. Daj właśnie, coś mi się przypomina. A tam, to cię zaszła mała zmiana przy kombajnie. Trzeba tak. Było przespawać header. Tak, trzeba było połamać header i nowy kupić. To obornik też będziesz musiał wywieźć. I klasa spoko. Jeszcze przyprowadzić trzeba. Bo ktoś to o klasie zapomniał. Mam się kiedyś przyprowadzić. Nie kiedyś, tylko teraz, bo ciągnika jednego brakuje. Tepaj się do klasa i ten, i ogień. Ja to muszę ważnymi sprawami się zająć. A Johnny pewnie już zaraz będzie pełny. Jeszcze nie. Słabo sypie. Słabo sypie? No co zrobisz, no? Jak żyć, no? Bo to na normalnym i dlatego słabo sypie. Jakby było, wiesz, na tym normalnym, na łatwym, to by było tyle tego, że to się nie mieści w pale i w poważaniu. No też wiesz, nie wiem jak to było nawożone, bo to było tylko co, Gnojowica, nie? No. No to nie było tak na czekaj, Lubelska wieś to była? No ale to był, kuźwa, którędy ty jedziesz, Jebnął to. Ci ktoś kiedyś go dupą w pysk? Nie. No, to w końcu dostajesz, no gdzie ty tu jedziesz mi? Pokazałeś tu przyjechać. To przyczepę masz do obornika odstawić, a masz przyjechać Bretnerem tutaj. Jezus Maria, ty nie myślisz w ogóle. Nie myślisz, w ogóle nie myślisz. Wiesz, na ostatnim odcinku, żeś tą przyczepę obornik wywoził. Co? Jak wywoził obornik ostatnio, to teraz dasz to do zboża? Jak ją umyję? Dupą chyba własną. No to nie wnikam, jak. Ach, ty mały Johnny, a nie wiem co ja z tobą zrobię. No. Kiedyś to cię chyba za jaja powieszę. Na suchej gałęzi nad stawem. Zwykle gęzi nad stawem. Iu, potrzebuję tam tu przyczepę. Houston, już jadę po tego. Chyba, że ten jedzie tym case'em. Znaczy, nie case'em, tylko tym... klasem. O chwila. Dobra, już daj, wyjdź, idź sobie, rób tam to. Czekaj, muszę też znaleźć to. Znaleźć musisz, co ty się nie odnajdujesz na tej gospodarce? No. Pewnie się tepa. Kombajn słyszę. Ja grab jeden, ja słyszę kombajn, a ty? Ja grab jeden, kombajn słyszę. Ty już pełny jesteś, chłopie. A mówiłeś, że słabo sypie. No, słabo sypie. Dobrze, raz w koło nie przejechał, a ten już... O. No bo słabo sypie. Hamuj! Hamuj pięto. Bo piach. Ja od razu będę pszenicę walił do tego. Do nasiona. Ty, a świnią by tam nie trzeba było coś tam do... Pełno jest. Świnią. Ile tam już mamy tych prosiaków? O, panie kuchany, to tyle tutaj się narobiło, że ja nie wiem, czy to wyrobimy. Andrzeju, nie denerwuj się, błotnij się, wytnij i wstawi z mojego. No, możesz jechać. Znaczy też pojadę od razu tam. Zresztą będę se radził, będę se podjeżdżał tym, no nie? Dam se rady. Ja se nie dam rady. Właśnie, ty se nie dasz rady. O, ja chcę do Setmastera tą pierwszą przyczepę pyknij. No... Albo. Nie ma tak pisanie na... Oho, ho. Uważaj, bo jestem z tyłu za tobą. Widzę. Na pewno widzisz. Mam lusterka, to widzę, nie? Mówisz?
jeszcze. Dobra. Dobra, muszę poczekać, aż przyjedziesz. A ty, mamy, gdzie teraz wozisz ten? Teraz do krów. To uważaj na obornik ten. Kochani, troszeczkę belek też spracujemy i sprzedamy, ale to wszystko dzisiaj lecimy na słomę ogólnie, będziemy wszystko... Będziemy dealować. Będziemy dealować, dokładnie, ale to na razie robimy deale inne, czyli wszystko do kompostu. Chciałem belki wrzucić do kompostu, ale jednak nie chcą działać tam. Tak jak ja chciałem, no ale co zrobisz? Prawa wyskoczyła mi. I teraz jak... No i to do tego kompostu troszkę tam będzie. No, to trzeba na fulla zapełnić tamto i wiesz. Milusy, jest mały problem. Jaki masz znowu problem? U krów jest 100% zapełnione. No to do świń. I do owiec. U owiec tak samo na 100%. A u krów? U świń? To zaraz jadę. No to trochę tam wsyp, bo a reszta... Cześć, obornik wywieźć. To ja ci mówiłem, ty masz się tym zająć, po prostu podopełniać masz tam wszystko. Wszystko masz zapiąć na ostatni guzik. Jak on ma ten zamek błyskawiczny, nie guzik. No tak, on ma na rzepy. Nie ma tak. Jeszcze tak to, żebym nie sypał. Znaczy? No kuźwa ten. Pokazuje jakbym kurna sypał, jakbym na belkę najechał. No i sypie obornik, no nie? Można. Co czym my tu gadamy? Farming, tu można wszystko. Farming, więcej ci nie trzeba. Dokładnie. Czekaj, jak to było? Farming Simulator wyraża więcej błędów w grze niż 1000 słów. Jeszcze lepiej. Ile tu jeszcze wejdzie? Kurde. Coś sobie pisze, no kuźwa, czego teraz? Akurat kiedy ja nagrywam, no. To zrobić, no kiedyś trzeba, no. Nie mają kiedy, no. Ej, Lucy, takie pytanie, co zrobisz, jeżeli na przyczepie mi jeszcze zostało 72% paszy, a u wszystkich zwierzaków jest napełnione? Zostaw, potem się nasypie. No, bo wiem, czy twoje pytania czasem to mnie zaginają. Pasu przestrzeń. Kurwa, przyczepa mi się odpięła. Mały, teraz trzeba obornik wywieźć tutaj do kompostu. To już wyważę. A potem trzeba jeszcze zrobić sytuację, która... Trzeba, no, zrobić trawę do... Albo na razie nie trzeba robić trawy do stacji miksującej. Jest i tak pełna stacja miksująca, to... Nie trzeba to robić, to zostawimy sobie. Na lepsze czasy. Jakiś piękny odcinek. Ej, ale TMR można do tych silosów rzucać. No to wsyp do silosu. O. Dobra, to teraz jadę obornik posprzedawać. Kuźwa, żebym podniósł ten. Podaje niech ten co podaje do przyczepy samozbierającej.
Sandmaster jest pełen. No i dobra. Resztę wsypuj, wiesz. Nie sprzedajemy reszty, tylko resztę będziemy sprzedawać dopiero, wiesz. Jak przyjdzie na to odpowiednia cena i moment. Tak zwany... Ten obornik sprzedaje. Który obornik ty sprzedajesz? No ten od krów. Kurwa, czy ty naprawdę jesteś takim idiotą, czy mi się tylko wydaje? Ale co, to który miałem? No ja pieprzę, teraz i tak musi to sprzedać. Mówiłem ci od świń. Aha. Przecież tłumaczyłem na początku odcinka, przecież mówiłem, że... Ja pierdolę, dobra już. Kurwa, iść sprzedaj to przyczepu, przecież kurwa. Nie wiesz, nie wiesz. Po prostu nie dowierzę. Ale była gadka, nie? Gadałem. Nie, po prostu... Rozjebało mi to jelita, no. Była jeszcze rozmowa, że chcę obornik wywieźć na odcinku, to nie. Trzeba, trzeba. Nie, facepalm to teraz będzie nic. No. Nie będę się denerwował. Idź po kufle, bo to jest zbyt poważna sytuacja, żeby to omawiać na mały sprzęt. Ciekawe ile jeszcze tam wejdzie do tego kompostu. Przyspieszę czas. Może nie będzie padać. Jedź, Johnny. Czekaj, nie chcę narobić zygzaków. Jezu, ile jest tych pól do wygaszania teraz? Trochę tego jest, nie? Nie, no ile jest? Raz, no, dwa... Jedno, dwa na pewno są pod kukurydzę. Dwa pod kukurydzę, masz trzy pszenice, trzy pszenice i tyle. Chyba. A kukurydza idzie pod sieczkę czy pod ziarno? Pod sieczkę. No zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w tym, w BG. Ale nic i tak nie pobije kukurydzy z lubelskiej. No to było przez bizony bardziej mi się wydaje niż przez ten. No ale to aż było tam chore. No co zrobisz, no. To raczej nie jest normalne, żeby coś takiego było. Już 100% więcej nie można. Można jeszcze, wiesz, słomę do silosu do nas ładować. No tak, trochę jeszcze właduję, zapewnię tego, stację miksującą i... No, no i silosy, tam. Nie? Zawsze, wiesz, można... Szybko kasa. Dobra, zmiana planów. Nie wierzę. Mam to na szybko podjechać? Nie, czekaj, zobaczę ile z tych kompostów się... A po ile jest? ...narobiło. Zaraz ci powiem. A, kompost jest pełny. Dobra.
4500. Tutaj jak tysiąca. Lubi. Czekaj, bo jadę tam case'em. No. Aż na jakiej... Muszę na kukurydzy zawrócić. 3,5 tony. Ale 3,5 tysiąca kosztuje tona. Zaraz zobaczymy, ile hajsu będzie. Dużo. Wyczuwam zmianę kombajnu. Pierwsze co to trzecie ten kupić tego. Przyczepę, nie? Fenda Vajo, większą przyczepę. I stara może się kupić. Znaczy ty i Tatrę się kupi. Kuźwa. O. Tatrę bym przegarnął. Znaczy to zaczyjemy na razie to. No tam jest chyba ponad 100. Ile tam jest ton? Nie wiem, nie mam pojęcia. 42 tony wchodzi na przyczepę? No cały ten jest. O, panie, zacnie, milordzie. Hajsu, tyle hajsu to nie było nigdy. Na przyczepę wchodzi 32 tony. 32 tony. Chyba będzie z przyczep z 5, co najmniej. Jeszcze teraz wyważę ten opornik od świn. Dobra. No będą tutaj może nie cała przyczepa. Że już świn słomy nie ma. To trzeba będzie dostarczyć. Nie, no ja nie będę patrzył, ile za jedną przyczepę będzie hajsu. 115 tysięcy za jedną przyczepę. No a jeszcze tam masz na 3. A jeszcze chciałem powiedzieć, że jest jeszcze kiszonka do sprzedania. Nie ma jakiegoś kredytu do spłaty? Jest. Po co to spłaca, jak można kupić coś nowego? Ale wiesz, kredyt można spłacić. Ale lagen? Jeszcze będzie tu się robić chyba. Czekaj, bo lagen złapał. No tak samo. No bo sypiej dlatego. Czekaj, 115, a tam jeszcze było 60. No ładnie! Jeszcze chyba dwie przyczepy będą. No dwie przyczepy tam były równe. No plus to, co się będzie robić jeszcze, nie? Teraz niech jeszcze będzie zapotrzebowanie na kiszonkę. To do końca życia kurwa będzie wyspać na pieniądze. Ja się nim będę podcierał. No, grę zakończymy dopiero wtedy, jak zdobędziemy pierwszy milion, o. Jak będziemy mieli wiesz milion... Co, to ja idę do gazowni. No i byłby koniec sezonu wtedy. Znaczy zakupimy sobie większość maszyn i po prostu będzie taka gospodara. Będzie kwitła, wszystkie będą pola wykupione nasze i będziemy mieli milion na koncie, to wtedy zakończę sezon. I krowy można dokupić. No dokładnie, no to nie. Nie wiem czy za ten hajs nie kupimy. Do 5000 krów. No, nie kupimy samych krów. O panie. I puścił wasz szlak. Już dawno? Nie. Nie puścił was, nie puścił ciela? Nie. No pytam Johnnego. Czekaj. Nie, traktor dalej chodzi. Chodzić mogę po mapie. Ja tak samo. Ale jeździć nie mogę. To nie, może dlatego, że kiszonkę sypię. Znaczy ten. A jeszcze trzeba świnie sprzedać. Na razie za to same krowy nakupuję mam. O kurwa. Jest to 130 krów teraz. No to na chwilę obecną, a jadę jeszcze... Te, a nie wysypujesz? Nie. Teraz już nie. Ale tu widzę, że ładujesz i z przyczepy wypada. Jak z przyczepy wypada? No, u mnie tak samo to widać. A ja was nawet nie widzę, żeby się koło mnie byli.
Masz przyczepę podniesioną, no i masz otwartą tą tylną burtę, no i tobie to leci z tyłu. To tak nie mam. Lofty, a na dowód ci wyślę zaraz screena. Ja też mogę mu wysłać, czekaj. Zrobię. Dobra, już mu wyślę, to już wystarczy. Nie wiem, czego laga dobrze się dostali. I prawdopodobnie was wywali za życiem. Nie wiadomo, jak ja długo w lesie 13 byłem wtedy na tym odcinku, ale takiego laga miałem. Ale jak to się stało? Kombajn mogę zgasić i odpalić. No ja tak samo, mogę podnieść tura i wszystko, ale nie mogę ruszyć. Pewnie nas zaraz wyupcy. Lufty, zapisz grę. Nie, no, gra jest zapisana ogólnie. No ale do pewności zapisz. Ja się tu wsypię. Jednym słowem wesoło. O. Teraz podjadę tam w waszym kierunku, zobaczcie, z niej będzie pokazywać. Na razie jeszcze mnie nie wyrzuciło do serwera. Kuźwa. Czekaj, ja tu nie mogę sobie wejść. O kurwa! Żeś, Johnny, żeś wszedł do tego? Do Pumy. No i teraz połączyło mi dwie przyczepy. No teraz żeś wejścia. Widzisz to? Wałkiem to połączyło? No. Właśnie teraz przyszedłem do tego zobaczyć, właśnie już to tak było. I obydwie sypią. No nie? No to teraz... Kuj, takie jaja. Dobra, trzeba to tepnąć trochę. Teraz możecie normalnie coś robić, czy nie bardzo? Jeszcze nie. Jeszcze nie. To nie mam pojęcia, co jest. Nie skraszowało coś? No prawdopodobnie coś skraszowało, ja nawet nie wiem, gdzie wy jesteście. No ja idę teraz do kombajnu. Teraz z tego, co ja widzę, to jesteś w forsznicie. No byłem. No, a mały Johnny jest teraz w tym, w... Fędzie. No. I tyle widzę. No, a ja teraz jest New Holanda. No jesteś, a jedziesz nim w ogóle czy nie? Nie, nie dam rady. A bo masz pełny zbiornik. No, ale nawet nie dam rady nie podjechać do przodu ani ten, bo nawet case, raczej klasę nie pojadę. Ja tak samo nie mogę nigdzie ani zruszyć, ale mogę wyjść, turę mogę poruszać. No wyjść, skocz tylko do klasa i podjeźdź pod tego. Już, to wystaw rurę. No jest wystawiona rura. Zaraz. Czekaj. Kupię krowy. Aha. 176 krów. Tylko... Jajko jedno. Można? Można. Nie wiem, co to się dzieje. No, niby rurę mam wystawioną twoją. Ale stały ping mam, 33. No coś takiego jak w 13 wtedy było. Ale najlepsze jest to, że ty widzisz, gdzie my jesteśmy. Mhm. Ty jesteś teraz w klasie. Cię widzę na mapie. No tak. Ale nie widzę, żebyś im podjechał. A. Pewnie znowu wygrzmoci. No pewnie tak. To co, przerwa w nagraniu? Znaczy to i tak będziemy kończyć nagranie w takim wypadku. Rozstydzony siedzisz w kombajnie. No siedzę w kombajnie. No dobra, a wyjdź z niego? To ja zapiszę. Zapisz. I kochani, to by było na tyle w tym odcinku, jak widzicie, no troszeczkę nam... A teraz nie pykło, ale hajsy, żeśmy zarobili. Będziemy zarabiać.
No zarabiać to nie będziemy, ale... Ile żeśmy zarobili? Zaraz. Niech ja to sprawdzę. Zarobiliśmy przychod ze zbiorów 347 tysięcy. A to nie wszystko. No ja widzę małego w kombajnie, ciebie w klasie. Bo była trawa szła do kombajnu. I więc to by było na tyle. Na razie.